tak rozpoczynamy fanfarami oczywiście. Te fanfary, moi drodzy, będą wybrzmiewały stosownie do okoliczności, ponieważ mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić to wyjątkowe wydarzenie. Jest to gala Fundacji Patria Nostra, konkursu dla dzieci i młodzieży. Podczas to swoich prac dzieci i młodzież wykonywały filmy. O tym będziemy opowiadać nieco później, ponieważ ta gala, edycja wielkopolska, to właśnie tu i teraz, z racji covidowych, z racji tej sytuacji. Oczywiście, drodzy Państwo, mamy tak jak mamy, ale zaprzągnęliśmy całą nowoczesną technologię, żeby się z Państwem widzieć, żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwu gratulować. No i oczywiście będziemy mieli również łączenia, na ile to możliwe, ze szkołami, bo młodzież jest tu najważniejsza. No ale oczywiście także podczas tej naszej gali wielkopolskiej docenimy i mam nadzieję podziękujemy tym, dzięki którym kolejna edycja konkursu się odbywa. Panie fundatorze, słów kilka na przywitanie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam serdecznie młodzież szkolną, uczestników 5. edycji konkursu Patria Nostra po drugiej stronie łącz internetowych. Witam szanownych zgromadzonych naszych patronów, mecenasów, fundatorów nagród, którzy nas oglądają za pośrednictwem komunikatorów Zoom, a także wszystkich, którzy nas oglądają na profilu Facebook. Chciałbym opowiedzieć parę słów o przedsięwzięciu. Jest to już 5. edycja konkursu Patria Nostra, w której wzięło udział 1100 uczniów i nauczycieli z Polski i Polonii świata. Z przyczyn technicznych, organizacyjnych edycja jest podzielona na 4 niezależne konkursy dla poszczególnych regionów Polski, a więc konkurs mazowiecki, małopolski, wielkopolski i światowy. Oczywiście jesteśmy tutaj w Wielkopolsce i mamy finał konkursu wielkopolskiego, w którym wzięło udział 53 szkoły z Wielkopolski, a także kilka szkół polonijnych, z którymi też później połączymy się przez komunikatory Zoom. Misją Fundacji Patria Nostra jest krzewienie polskiej historii, pokazywanie wzorców młodemu pokoleniu, przypominanie o naszych chlubnych tradycjach. Jesteśmy dumni z naszej historii i musimy tę wiedzę przekazywać i też odkłamywać historię. A dzięki konkursowi młodzi ludzie tworzą filmy związane z historią Polski, ale także zapoznają się z setkami i tysiącami filmów, które powstały w ramach naszych konkursów. Jako że jury to są sami uczestnicy, jest to formuła znana nam doskonale z Eurowizji, a więc zmuszamy młodych ludzi, aby oni obejrzeli wszystkie inne pozostałe prace konkursowe, porównali je ze sobą i dokonali oceny. Tym sposobem mam zawsze sprawiedliwe wyniki. Pierwsza statuetka dziękczynna powędruje do pana marszałka Marka Woźniaka. Jest to marszałek województwa wielkopolskiego. Z tego co wiem, mamy połączenie z panią Barbarą Brzezińską i ona jest z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Czy jest pani Barbara z nami? Kultury, Urząd Marszałkowski. Ja reprezentuję, znaczy w imieniu pana marszałka Marka Woźniaka chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie na galę. Pan marszałek objął honorowym patronatem tą imprezę oraz tam też wsparciem finansowym, co by, że tak powiem, oprawa była właściwa. Gratuluję uczestnikom, nauczycielom, autorom zwycięskich prac, pasjonatom historii, którzy popularyzują ją, tworząc krótkie filmy i animacje. Szeroki zasięg tych filmów przyczynia się ponadto do integracji polskiej młodzieży żyjącej na całym świecie, wskazując młodym ludziom wspólne źródła ich tożsamości narodowej. Gratuluję jeszcze raz wszystkim zwycięzcom. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, a to jest statuetka okolicznościowa dla pana marszałka, którą przekazamy w najbliższym czasie. Obiecujemy dostarczyć. Dziękujemy pani Barbaro. No i oczywiście namawiamy do tego, żeby zostać z nami, ponieważ cały czas transmitujemy nasze wydarzenie via internet w różnych kanałach. Kolejna statuetka i podziękowania dla pana Zbigniewa Jagiełło, prezesa zarządu banku PKO BP SA. Oczywiście za pomoc i wsparcie
Z tego co wiem, połączenia nie będzie. Przedstawiciela też nie mamy, ponieważ mówiliśmy już o tym, że z przyczyn pandemicznych ograniczyliśmy naszą ekipę. Natomiast mamy film, czym zajmuje się tak naprawdę, choć myślę, że wszyscy wiedzą, PKO BP SA. Będziesz tęsknił. Jesteś coraz bliżej. Trochę. Wszystko zmienić. Jeszcze jedna paczka. Mamo. Zrób przelew. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Wszyscy znamy bank PKO BP, któremu dziękujemy za wsparcie od wielu lat, a statuetkę dla pana prezesa przekażemy w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo serdecznie. Swoją drogą, kiedy bank albo inna instytucja zrobią taką aplikację, na przykład na smartfona, i wtedy nakręć film historyczny, 30 sekund, prawda? Czekamy na to. Kolejne podziękowania za wsparcie i za pomoc. To jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Skoła i z tego co wiem, mieliśmy mieć kogoś ze Spółdzielni Mleczarskiej. Specjalne podziękowania dla pana Czesława Cieślaka, prezesa zarządu owej spółdzielni. Koło pyszne rzeczy. Nie wiem, czy dotarł przedstawiciel spółdzielni, ale mamy za to film. Myślę, że nie jeden próbował ich wyrobów. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole działa od 90 lat. Rocznie przerabia 390 milionów litrów mleka, z którego produkuje Tomasz 40 tysięcy ton mleka w proszku i 25 tysięcy ton masła. To jeden z największych eksporterów mleka w proszku, które trafia głównie na rynki bliskowschodnie, azjatyckie i afrykańskie. W Polsce najbardziej rozpoznawalnymi produktami są serek wiejski i masło ekstra. Poza tym zakład produkuje najwyższej jakości maślanki, kefiry, śmietany i twarogi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym roku uruchomiona została produkcja maślanek i kefirów w nowym przyjaznym środowisku kartonie, który w pełni nadaje się do recyklingu. Napoje te w wersji owocowej nie zawierają syropu glukozowo-fruktozowego ani skrobi modyfikowanej. Najnowszym produktem OSM w Kole jest serek wiejski z bakteriami probiotycznymi i witaminą D3, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Myślę, że pogali taki serek w sam raz, prawda? No dla młodych ludzi na pewno. Dla nas też. Dla nas też. Panie Mirosławie. I oczywiście statuetka, którą będziemy przekazywać, a w zasadzie potoczymy dookoła na przykład. Statuetkę panu prezesowi wręczymy w najbliższym czasie. Dziękuję panie prezesie. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ za chwil kilka dosłownie poznamy zwycięzców. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to jest drużyna, która pierwotnie startowała z 24. Bartosz Grobelny, Michał Wojcieszak, opieka Agnieszka Urbaniak. Bardzo miło mi poinformować, mam zaszczyt powiedzieć to pierwszy, że jeśli chodzi o galę wielkopolską, to na miejscu pierwszym uplasował się zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Brawa!
Brawo. Jesteście hura. Z nami? Albo hip, hip, hura od razu. Zespół szkół ponadpodstawowych z Jarocina. I są tutaj z nami. No, gratulujemy serdecznie wspaniałej pracy. Coś niesamowitego. Ten film się niczym nie ustępuje innym prawdziwym, dorosłym filmom, które są robione przez profesjonalistów. Także życzę kolejnych dzieł. A to są skromne nagrody od wspaniałych naszych fundatorów i darczyńców. A muszę tu przypomnieć, że konkurs Patria Nostra wsparło ponad 60 instytucji, zarówno narodowych instytucji kultury, muzeów, spółek Skarbu Państwa, fundacji i biznesu prywatnego. Dzięki naszym wspaniałym fundatorom i mecenasom możemy takie dzieło realizować. Możemy przekazać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Tych nagród jest bardzo dużo. To są tony książek, które zajmują pół mojego domu czasami, ale to taki los fundatora. Dziękuję bardzo. Za chwilę poprosimy pana dyrektora Rafała Wiśniewskiego o krótką rozmowę z wami, a na razie przyjmijcie te dyplomy i czeki i prosimy o rozmowę z panem dyrektorem Wiśniewskim. Proszę. Zacznę od wielkiej przyjemności. Gratuluję i można powiedzieć proszę o następne projekty, które mam nadzieję również zajmą tak wysokie miejsce. Chciałbym się z Państwa zapytać, dlaczego akurat ten temat i czy to był jeden, nad którym się zastanawialiście, żeby wziąć na warsztat? Generalnie długo nam nie zajęło to czasu, żeby wybrać akurat ten temat. Po pierwsze, mieliśmy takie możliwości, że w Jarocinie znajduje się to muzeum prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej na parowozowni i można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem nasz film nagrywaliśmy w wagonie, w którym właśnie dowożono więźniów do Auschwitz. Więc jest to niejako symbol. Mieliśmy wszyscy wyjść przez komin, ale przetrwaliśmy, bo Polska zawsze przetrwa.